A ponieważ za pierwszym razem mieliśmy okazję wykonać social links, a Janę, to teraz może czas na nasze umiejętności aktorskie, które zapewne też posiadamy. W końcu jesteśmy tacy wszechstronni. Najwyraźniej. Okej, okay, czas na połamanie języka. Six, chip. To chyba nie tak miał brzmieć. Six, ships. Sick. Fuck. To już naprawdę są cudne zdania. Wciąż nie mówisz tego prawnie. I ty nazywasz się prezesem naszego klubu? Szuruburu, niech nam żyje prezes klubu. O, ktoś nowy. Jesteś kary i długorocznych, prawda? Ten z miasta. Witaj w kółku teatralnym. Jestem prezesem tego klubu, Nagaj, a to... Jestem Ozawa Yumi. Jestem dług... Kasisko, podobnie jak ty, miło cię poznać. Nie wiem, jeszcze zalecasz do nowego chłopaka? Ha? A, gdzież, ja bym śmiała. Także wracajmy do ćwiczenia. Cóż, nie mamy żadnej sceny, ani nie zdecydowaliśmy się jeszcze na żadną konkretną sztukę, więc... Póki co ćwiczymy. Jestem pewien, że sobie poradzisz. Spotkamy się w poniedziałki, wtorki i czwartki. Nie wywalimy cię tylko za to, że się nie pojawisz, ale im więcej będziesz ćwiczył, tym lepszy będziesz, prawda? Wydaje mi się, że bycie w takim klubie jak nasz sprawia, że jesteś w stanie wyrażać swoje uczucia lepiej. Bardziej elokwentnie. A tak, jestem wiceprezydent. Nie wiem, miałem zbyt wiele pomagać czy coś. Spokojnie, Maja. Wiem, że naprawdę wkładasz w to dużo wysiłku. Ty jesteś taka urocza. Nie nazwij mnie Maja przy wszystkich. O, jakie to urocze. Shinji, zapomnij o nich. Ćwiczmy, okej? Okay? Zaczniemy z pomalenia głosu. Why so serious? Tak, skup się na swoim brzuchu. Wypchnij powietrze i... A, świetnie. Jesteś znacznie lepszy niż bądź, kiedy zaczynaliśmy. Dzięki. Już po zajęciach. O, nie gadaj. Wszyscy już poszli. To chyba było dosyć łatwo zauważalne. Nawet nie zwróciłem uwagi. Wow. Zobaczymy się następnym razem. Przyjdź kiedyś raz, okej? Aha. Pewnie przyjdę. Okej. Okay. Cieszę się, że tak łatwo przyjmiesz polecenia. O! Cóż, najwyraźniej musiało nas tu sprawić przeznaczenie. Zróbmy to, co jesteśmy w stanie z tym, co mamy. Brzmi to tak, jakbyśmy mieli coś złego dookoła siebie, ale co ja się znam? Social Link Arkany Sun. Tym razem w kółku teatralnym. Jej. Weselmy się. A, czy byłeś kiedyś zobaczyć jakąś sztukę albo muzykę? Mam parę DVD, które mogę ci poruszyć. Jestem pewna, że ci pomogą. I nie raz się tym nie zajmują, ani nawet nie chcą o tym rozmawiać. Mam wrażenie, że wszyscy tutaj chodzą na te dodatkowe zajęcie tylko dlatego, żeby coś odbębnić albo coś. Tak to mniej więcej wygląda. Stałem szacunkiem, ale... Jak zapewne łatwo się było domyśleć, Yumi stoi praktycznie w tym samym miejscu, w którym normalnie stała Ayane. I również możemy z nią stąd iść na zajęcie. Okej! Pa. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie mi tak rządzić. Nadzieję ma tu głupi wiem, ale... Ej.
Dobijając ten czas postaw robi się powoli nudnym, więc pojmę prawdziwego przedstawienia. O, ambitnie. Zrobimy przez... tak, przesłuchanie. Zrobimy próbę. Niech wszyscy zapamiętają to, co zaraz powiem. Po próbie zdecydujemy, kto kogo będzie odgrywał i zakończymy to 5-minutowym sketchem. No to uważajcie. Co mnie oszałamia, to nie jest światło księżyca, nie jest złote morze, lecz jedynie twoje łzy. Zapamiętajcie? Cóż, nie będę tego powtarzał. Okej, Shinji. Wyjdź i pokaż, co potrafisz. O. Już! Gamaro! Nie ma się, uwierz się. O. What crazy smith not? The light of the moon. Jaj. Ktoś musi. Okej, następni. Maja, może ty? Doskonale wiesz, że będziesz główną bohaterką. Ja spróbuję. Wydaje mi się, że zapamiętałam. O. Zupełnie jakby nie była sobą. Dosłownie. Ktoś to się wczuwa. Aż za bardzo. To było wspaniałe. Jest taka dobra. To jest przerażające. Przerażające od razu. Jeśli ktoś myśli, że jest w stanie zrobić to lepiej, proszę nie wyjdzie na środek. Wow. Yumi, nie mów tak. Gdyby tylko stanie i filtrowanie miał chcieli zrobić lepszego aktora. Wow. Zresztą ma się ten język. Ej no! Przecież wszyscy to zapamiętaliśmy, więc możemy spróbować, prawda? Zatem oglądanie to też dobre doświadczenie. Nie pada już się? Masz rację, więc proszę. Nie powiem, że bez postaw, ale ktoś tu odrobinę przesadza z tym swoim... elitarytem. Nieważne. Dobra, tak jak Yumi będzie główną bohaterką. I będzie wszystko Shinjiemu. Tam. Albo ja, albo ty. I to co ja bym zrobił, to raczej dość bezpośrednie. Ha. Oh, wow. Naprawdę muszę grać męża. Zapamiętałeś już? Gotów? Miałeś taki... zdenerwowany. To tylko próba. Ale chcę, żebyś wziął to na poważnie, więc próbuj, okej? Okay? To tylko próba, ale weź to na poważnie. No dobra. Spróbuję. Okej. Okej, poprowadzę cię więc. Granie jest naprawdę zabawne, nie? Kiedy grasz coś, wydaje się, że przenosi się w inny świat. Ale... nie jest to świat, w którym jesteś sobą. Nie jesteś wtedy Yumi Ozawa, tylko masz zupełnie inne życie. Nie potrzebuję reflektorów, nie potrzebuję kostiumów. Jedyne, czego potrzebuję, to rola, którą mogę grać. Jedyne, czego potrzebuję, to nie być sobą. Wybacz, jeżeli będę tak dłużej rozmawiać, nie zapomnisz o swojej kwestii, prawda? Więc spróbujmy, kochanie! Nikt nic nie słyszał. Nie no, kto by miał cokolwiek słyszeć? Przede wszystkim ja nic nie powiedziałem konkretnego, prawda? No to co, może mamy pocałunek? No nie! Po prostu nie. Wczuwanie się to jedno, ale nie do przesady. Wracając do naszych zajęć. Pa, pa, pa. Otkare!
A, właśnie, Shinji. Czy słyszałeś, że nasze kółko będzie udzielało się w szkolnym konkursie? Będę grał główną rolę w tym roku. Możesz mi pomóc później? Chyba mogę, nie śpieszy mi się. Yumi! Twoja mama zemdlała! Dzwonili ze szpitala! Co powinnam zrobić? Jesteśmy cały czas... Maj z tobą? Nie, dzięki. Już idę. O, to nieprzyjemne. Ze szpitala? Ciekawe, co się stało. Wydaje mi się, że wiele z tych prób już nie wyciągniemy, biorąc pod uwagę naszą sytuację. W takim razie kończymy. Pytanie, czy ona poszła do tego szpitala? Na świętego spokoju. Co się dzieje? Co on tu robi? Czemu jesteś z nim? Nie zemdlałaś, skłamałaś! Nie wierzę! Powiedz mi, co się dzieje! Yumi... To on ze mną, nie ja. Ale wiedziałam, że nie przyjdziesz, jeżeli bym to powiedziała. Więc tak, skłamałam. Chciałam, żebyś go zobaczyła. Mamo, czy naprawdę myślisz, że chcę mieć do czynienia z tym człowiekiem? Nie. Wiesz, że naprawdę wiele cierpiałaś. I jestem w pewnym sensie za to odpowiedzialna. Ale to była jego ostatnia prośba. Nie zostało mu zbyt wiele czasu. Dlatego chciała cię zobaczyć. I co z tego? Nie obchodzi mnie, czy on będzie żył, czy nie. Jest dla mnie nieznajomym. Nie jest moim ojcem. Mamo, ty, ja... On nas obydwie porzucił. A teraz co? Jest na łożu śmierci i nagle mam mu wybaczyć? Nie gadaj mi taki głupot! Ja już podjąłem decyzję. Zostanę przy nim, dopóki nie odejdzie. Pozwolić mu żyć samemu byłoby zbyt okrutnym. Czy to oszalałaś? Nie zrobisz tego! Yumi, wybacz, ale... Właśnie to chcę zrobić. Proszę, zrób to! To nie moja sprawa! Mnie tu nie ma. Jak mogłaś? Porzucił nas na litość boską! Kiedy tu wszedłeś? Słyszałeś? Tak, słyszałem. Podsłuchiwać prywatne rozmowy. Ty traniu. A co, miałem skłamać, że już nie wiem, o czym mówić. Wolę być szczery. Mało nie zemdlała. Nie, wcale tego nie usłyszałem. Kiedy przyszłam do szpitala, okazało się, że osoba, która zemdlała, to mój ojciec. A raczej osoba, która kiedyś nim była. Poszli moją matkę i mnie około 10 lat temu. Czemu większość tej sytuacji miała miejsce tak około 10 lat temu? Może jestem przewrażliwiony z powodu pesanczy, ale... Znalazł inną kobietę. Ten cudzołożnik. A teraz wraca do swojej córki, bo umiera. Ta, a potem jak go rzuciła ta Junia. Czy on nie ma wstydu? Takie denerwujące. Zapomniałem już o nim. Jego imię, jego twarz, o tym, że w ogóle istniał. Zupełnie wyłączyłam go z istnienia. A co gorsza, mama będzie się nie opiekować, dopóki nie kopnie w kalendarz. Jestem bardzo głupia. Jak naiwnym można być? To on ją zostawił, tak? A teraz jest zwykłym odrzutkiem od innej kobiety, która odrzuciła go, gdy się rozchorował. Dwoje są żałośni. Czy powinien ją pocieszyć? To może nie być bezpieczne. Ale nie będzie, spróbuję.
Cicho! Co ty właśnie o mnie wiesz? Wiedziałem. Wybacz. Chyba się uspokoiłam. Co ty właśnie tu robisz? To musi być całkiem zabawne oglądać to wszystko, prawda? Powiedzieć, że to zabawne, to naprawdę byłoby grubo na dół. I nie jest skąd w ogóle taki pomysł. Wracam do domu. Może pójdźmy razem. Nie, na ile mi jest to po drodze, ale niech tak będzie.